Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z cyklu Konstelacje Gwiazd. Dzisiaj taki zechciałam Wam zaprezentować na moim kanale i będę mówić o naprawdę bardzo miłej i sympatycznej parze. Te dwie osoby myślę, że budzą w większości bardzo pozytywne skojarzenia. Orka na Ugorze, tak nazywają swoje wieloletnie małżeństwo, a uważani byli przez lata za jedno z najbardziej zgodnych artystycznych małżeństw. Bardzo często żartowali na swój temat, nawet mówili, że żyją w trójkącie, więc zdradzę Wam, jak to możliwe. Choć ostatnio ich związkiem zatrzęsły plotki i opinia jednej z aktorek, która szczególnie o panu Wiktorze wypowiedziała się w bardzo nieprzychylny sposób. Czy to było w stanie zagrozić temu małżeństwu? Jak odnieśli się do tych plotek? I jakie mają plany na dalsze życie oraz jaki jest ich sekret na to, że przetrwali tyle lat razem? Maria Winiarska oraz Wiktor Zborowski będą gwiazdami dzisiejszego odcinka. No i oczywiście ich relacja, więc zapraszam do oglądania wszystkich chętnych. Maria Winiarska i Wiktor Zborowski poznali się podczas studiów, ale nie od razu strzała Amora dosięgła tę dwójkę. Co prawda, wersje tego, kiedy dokładnie między nimi rozwinęło się coś więcej niż przyjaźń, są różne. Jedna z nich mówi, że zapałali do siebie uczuciem podczas treningu szermierki. Pani Maria przekonuje, że jej mąż jednak długo o nią zabiegał, a imponował jej jego spokój i to, że był bardzo wytrwały, inteligentny i nie zrażał się tym, że na początku pani Maria do końca na te wszystkie zaczepki nie reagowała. Sama nie wiem, kiedy zaczęliśmy być razem. Na studiach trochę on mnie podrywał, trochę ja go uwodziłam, jednak nie od razu między nami zaiskrzyło. Potykaliśmy się, chodziliśmy na prywatki, zaczepialiśmy w szkole. To były po prostu takie końskie zaloty, wspominała pani Maria. Ale przyznawała, że nie bez znaczenia było również dla niej to, że pan Wiktor był bardzo przystojnym mężczyzną. Ciągle za mną łaził. Dałam mu buziaka, a on zadzwonił i zapytał, co chciałam przez to powiedzieć. W środku zimy specjalnie dla mnie zdobył gałązki bzu, wspominała aktorka. Myślę, że takie romantyczne wyczyny są najważniejsze, mimo że dzisiaj tylu panów sobie tłumaczy, że tylko kasa i tylko kasa i tylko takie wielkie, efektowne sprawy są w stanie zdobyć serce kobiety. No, myślę, że najczęściej mówią tak ci, którzy mają problem z takimi gestami, które faktycznie działają. A tutaj, jak widać, trzeba się czasem nawysilać, ale nie ma to nic wspólnego z finansami. Ale rodzina pani Marii wcale taka zachwycona, jak i ta młoda dziewczyna nie była, szczególnie babcia. Była zniesmaczona różnicą, uwaga, wzrostu między wybrankami. Babcia ostrzegała mamę przed ojcem, podobno mówiła, zostaw tego dryblasa, on jest dla ciebie za duży, w jednym z wywiadów wspominała ich córka. Pani Marii jakoś to szczególnie nie przeszkadzało, choć za jednym nie tęskni. Czasem, gdy tańczyliśmy, czułam na biuście metalowy pasek Wiktora, a wtedy nie było w sklepach ładnych rzeczy, więc klamry do pasków były dość toporne. Zdarzało się, że po imprezach miałam poobcierane piersi. Od tej klamry oczywiście, śmiała się. I chociaż byli już razem, wiedzieli, że mają się ku sobie zdecydowanie i być może docierało do nich z biegiem czasu, że jest to świetny wybór, na formalizację związku przyszło im czekać dość długo. Ponoć nawet już później to właśnie rodzina pani Marii, ta, która zniechęcała, miała zachęcać, żeby w końcu związek zalegalizować. Mój ojciec, lekarz, w końcu powiedział, jak Wiktor przychodzi z tobą do mnie do szpitala, to ja nie wiem, jak mam go przedstawiać, dochodzący? A babcia Wiktora powtarzała, że w grzechu żyjemy i że w końcu mamy się zdecydować na ślub, mówiła pani Maria. No i tutaj chyba to powiedzenie, że przeciwieństwa się przyciągają, pasuje bardzo, bo po latach ta para mówi, że nie pasują do siebie pod żadnym kątem, zodiakalnie również. Nasz związek powstał ze skrzyżowania połówki jadalnej śliwki z połówką jadalnej dyni i tak otrzymaliśmy całkowicie niejadalny owoc. Może właśnie dlatego nikt inny nas nie pożarł, śmiał się Wiktor Zborowski. Ślub odbył się w kwietniu 1976 roku i był to ślub podwójny, ponieważ wraz z panią Marią i panem Wiktorem ślub wzięła inna aktorska para, zupełnie nieprzypadkowa. Barbara Winiarska, siostra aktorki, oraz Paweł Wawrzecki. A pani Maria po ślubie zrezygnowała z pracy, ale nie zrobiła tego umyślnie. Tak potoczyło się życie.
Razem z moją siostrą brałyśmy ślub tego samego dnia. Później okazało się, że mamy ten sam termin porodu, mimo że w ogóle się nie umawiałyśmy, a na początku to nawet nie wiedziałyśmy, że jesteśmy w ciąży. Wszystko się u nas zsynchronizowało, ale cieszyłyśmy się z tego, że urodzimy w tym samym czasie, odchowamy dzieci i wrócimy na scenę. Niestety, los pokrzyżował nasze plany. Basia urodziła w grudniu niepełnosprawną Anię, a ja w lutym Hanie. W końcu siostra podjęła decyzję, że rezygnuje z kariery i będzie opiekować się chorym dzieckiem. Byłyśmy tak zawodowo, psychicznie i życiowo zżyte, że nie wyobrażałam sobie występowania bez niej. Wszyscy kojarzyli nas jako siostry winiarskie. Wydawało mi się, że sama nie dam sobie rady na scenie. Dlatego na wiele lat zrezygnowałam z zawodu. Dziś wiem, że to był błąd. O siostrach winiarskich zrobiłam Wam już odcinek. Znajdziecie go w karcie, zostawię Wam go w opisie. Zobaczycie, że faktycznie panie były naprawdę bardzo mocno zżyte. Właściwie wyglądały jak bliźniaczki, choć bliźniaczkami nie były. I to, co przyniósł im los, bardzo, bardzo dotkliwie wpłynęło na życie obu tych pań, ale szczególnie pani Barbary. Jej związek z mężem nie przetrwał tak długo jak związek pani Marii i pana Wiktora, którzy są już razem ponad 50 lat i uwielbiają żartować ze swojego małżeństwa, ale bez ogródek przyznają również, że nie zawsze było łatwo. To ciężka robota, bez urlopu, orka na ugorze, mówił aktor w rozmowie z Super Expressem. Przyznają bowiem, że są prawdziwym włoskim małżeństwem. Nie znoszą niedopowiedzeń, wszystko muszą sobie od razu powiedzieć, a czasem i wykrzyczeć. Na pewno nie byłoby pasjonująco, gdybyśmy sobie tak cały czas spijali z dzióbków, przyznał aktor. I jednocześnie dodali, że uwielbiają się wykłócić, ale nie znoszą się nie odzywać, bo ich zdaniem obrażanie się na siebie to najgorsze, co może być. Popieram. Nigdy nie mieliśmy cichych dni. Ale nie dlatego, że jesteśmy tacy kapitalni i nie dochodziło między nami do spięć, bo dochodziło, tylko żadne z nas psychicznie nie zniosłoby cichych dni. Staraliśmy się od razu wszystko sobie wyjaśnić, a nie kisić w sobie złe emocje. Nie wyobrażam sobie, żebym miała udawać obrażoną, zabierać poduszkę i przenosić się do innego pokoju. Na co by mi to było? Jednak dla pani Marii bardzo trudnym momentem w życiu była strata ukochanej siostry, z którą, tak jak Wam powiedziałam, była bardzo mocno zżyta. Wtedy to właśnie rodzina podnosiła ją na duchu. Przyznała, że właśnie ta jej domowa drużyna to jej największe wsparcie w każdych, tych dobrych, ale i tych złych momentach. Nie wyobrażam sobie, jakbym zniosła tę tragedię, gdyby nie mój mąż i dzieci. Oni dali mi siłę i wiarę w lepsze jutro. Bardzo wspierała mnie mama Wiktora. Nieustannie mi powtarzała, że po złym musi przyjść dobre. I chwała Bogu, bo nie myliła się. Dziś znów potrafię się uśmiechać, mówiła w jednym z wywiadów. Natomiast para czasami mówi o swoim związku. Pani Maria więcej, bo została influencerką, jak się śmieje, jedną z pierwszych influencerek, seniorek na Instagramie, gdzie publikuje sporo treści i czasami też odpowiada na pytania, a te bardzo często dotyczą związku. Ale właśnie w 2019 roku w rozmowie z Faktem przyznała, że z mężem żyją w trójkącie, co oczywiście było bardzo przedrukowywane i wszędzie wyciągane. Jak to jest możliwe? Już spieszę z odpowiedzią. Trzecią osobą w tym związku według pani Marii miała być ich gosposia. Kiedy jeździłam dużo z przedstawieniami, mąż był po operacji kolana, wiedziałam, że jest zaopiekowany, utulony, kochany i najedzony. W takim trójkącie można żyć, mówiła o swojej gosposi Elżbiecie. Czasami trzeba dwa obiady ugotować, bo ja nie jem mięsa, a mój mąż mówi, że nie jest krową i trawy nie ruszy. Wtedy pani Ela robi mu danie mięsne. Oni oglądają turnieje golfa czy tenisa, a ja mam święty spokój. Mąż mówi, że gosposia w tenisie jest nawet lepsza ode mnie, dodawała. Ale jak to często bywa, szczęśliwe małżeństwo uwielbiają się kłócić o pierdoły, duperele, jakbyśmy powiedzieli, głupotki i trywialne rzeczy. Choć nie jeden sąsiad by powiedział, że płot nie jest trywialny, jest najważniejszy. No i właśnie o to małżeństwo się kłóciło. Na szczęście z rozwiązaniem przyszła córka. Działka, na niej stoi dom, otoczony jest płotem. Od lat nie mogą dojść do porozumienia. Jaką działka ma długość? Za opcją 60 metrów, opowiadał się gospodarz domu.
a za o wiele większą 300 metrów gospodyni. Właśnie córka Zofia postanowiła to zakończyć i na 47. rocznicę ślubu zaprosiła do domu eksperta od pomiarów i wyszło 58,8 metra. Każdemu zdarzają się błędy, nie wymagajcie ode mnie umysłu ścisłego. Ja zawsze byłam słaba z matematyki, mówiła pani Maria, która no machnęła się dość sporo, jak widzicie. Ale jeżeli się boicie, że od tamtej pory nie mają się o co sprzeczać, no to znajoma państwa Zborowskich rozwiewa wasze obawy. Mają mnóstwo innych tematów do przedyskutowania. Pewne jest, że w ich związku nie brakuje emocji, ale i miłości. Choć publicznie oboje nie używają wielkich słów i wolą sobie pożartować, świata poza sobą nie widzą, mówiła osoba z otoczenia. Ale są różne szkoły. Jedni mówią, że życie aktora z aktorką jest okej, bo się rozumieją, wiedzą, na czym polega ten zawód, nie są o siebie aż tak zazdrośni. Inni twierdzą, że totalnie to się nie sprawdza i jedna osoba powinna być spoza zawodu. Jak jest do państwa Zborowskich, którzy przecież wykonują ten sam zawód. Czasem jest to ułatwienie, bo rozumiemy swoje problemy. Wiem, co to znaczy być przed premierą. Ona też wie, co to znaczy być przed premierą, więc rozumiemy specyfikę zawodu, który uprawiamy. W związku z tym mamy trochę wyrozumiałości dla siebie w tym względzie, mówił w co za tydzień pan Wiktor. Jak już słyszeliście, para doczekała się córek, Hani i Zofii. Starsza z nich mieszka w Ameryce Południowej, więc widują się rzadziej, natomiast Zofia jest aktorką, jak rodzice, i mieszka w Warszawie. Choć małżeństwo dużo czasu, energii poświęcało na wychowanie dziewczynek, a teraz już dorosłych kobiet, to jednak mówią, że od kiedy właśnie one już poszły na swoje, wyprowadziły się, w ich związku zaczęło dziać się lepiej. U nas zaczęło być lepiej, jak córki się wyprowadziły. Wtedy jeszcze bardziej się z Wiktorem do siebie zbliżyliśmy, bo zostaliśmy sami z trzema psami. Wreszcie znaleźliśmy czas, żeby być razem, pójść na spacer, porozmawiać. Poza tym uważam, że teraz młodym jest trudniej. Kiedyś było spokojniej, nawet z pracą było łatwiej. Nie było takiego pędu, mówiła. Para przyznaje, że podzielili się, jeśli chodzi o kompetencje. Dziewczyny przychodziły do mamy z problemami, natomiast tata był takim mentorem. Dobrze, że je wychowywaliśmy razem. To była jakaś równowaga, bo to, co ja napsułam, on nareperował i odwrotnie. Wiktor nasze dziewczynki bardzo kocha, wspiera, martwi się, cieszy się z ich sukcesów, mówiła pani Maria w Baby Bajan. Ale pan Wiktor też zauważa jednak pewne minusy tego, że córki już z nimi nie mieszkają. Większa uwaga skupia się jednak na nim. Moja żona jest bardzo uparta, to typowy baran. Zawsze chce, żeby wszyscy robili tak, jak ona chce. To było bardzo widoczne w relacjach z córkami. Miały zjeść to, co żona chciała, założyć takie, a nie inne ubranie. Teraz córki już wyfrunęły z domu, a ja pozostałem, więc no, sprawa jest jasna, mówił w Super Ekspresie. I zgodnie przyznają, że wnuki są dla nich całym światem. Pani Maria, tak jak wam powiedziałam, w pewnym momencie postanowiła pójść w ślady córek, które są w internecie śledzone przez tysiące osób, i założyć swój profil. Jak twierdzi, jedynym błędem, który popełniła, było to, że tak późno, bo świetnie się czuje, odkryła swoją drugą młodość, wyzbyła się kompleksów i jest dzisiaj bardzo aktywną w sieci osobą. Bardzo się cieszę, że uległam namowom córek i zdecydowałam się na ten krok. Zachęcam wszystkie panie w moim wieku, żeby spróbowały. A nuż okaże się, że mają w sobie coś, co zainteresuje odbiorców? Jak im się nie spodoba, najwyżej zrezygnują, ale proszę mi wierzyć, że to naprawdę może odmienić życie. Poza tym pani Maria po prawie 30 latach przerwy wróciła na deski teatralne. Dziś żałuję, że tak późno, a ja byłam na spektaklu z jej udziałem w Teatrze Kamienica. Więc widziałam, potwierdzam, wróciła. I prawda jest taka, według pani Marii, że kiedy człowiek jest młody, to jeszcze czasami wiele rzeczy mu przeszkadza, a z biegiem lat dużo łatwiej iść przez życie w duecie. Mam to szczęście, że jestem w związku z tym samym mężczyzną od 20 roku życia i muszę przyznać, że różnie bywało. Ale teraz coraz częściej mnie to rozczula i wzrusza. Nawet chorujemy na te same choroby. Jak go bolą kolana, to mnie też. Uważam, że im dłużej się jest w związku, tym jest lepiej. Najgorzej, jak są małe dzieci, które potrzebują opieki. Trzeba lekcje z nimi odrabiać i wtedy pomiędzy partnerami pojawiają się pretensje, bo ktoś musiał iść do pracy, a ktoś musiał zostać w domu i się wszystkim zająć, mówiła w Fakcie. Ale na wstępie powiedziałam wam, że ich małżeństwo w ostatnim czasie zostało wystawione na próbę, ponieważ zostało w pewnym sensie publicznie zdyskredytowane. Bo ta relacja taka niezachwiana prezentuje się przez lata, choć oczywiście małżonkowie mówili
myśleli o różnych problemach, ale które małżeństwo ich nie ma. Natomiast podejrzenie o zdradę jest dość poważne, a takie podejrzenie rzuciła na aktora inna osoba ze środowiska aktorskiego. I to przy okazji ważnej dla niego rocznicy, więc na pewno nie był to przyjemny moment. Ale o czym mowa? Niedawno w Teatrze Szóste Piętro zorganizowano benefis Wiktora Zborowskiego. Zdjęcie z obchodów 50-lecia pracy artystycznej pojawiło się na facebookowym profilu innej aktorki Ewy Telegi. Pod wpisem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy, ale także jeden, który wstrząsnął wszystkimi. Aktorka znana m.in. z samego życia, Beata Kawka, zarzuciła aktorowi niewierność wobec żony. Och, ach, nie pojmuję tych zachwytów, bo to zdradzający permanentnie swoją żonę, łasy na młode aktorki, takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach, no chyba że przyjaciel zwierząt, to co innego. Napisała na Facebooku, ale ten komentarz szybko zniknął. Jednak internet udowadnia, że nawet to, co pojawi się tam tylko na chwilę, nigdy nie ginie. Tak, dobitny komentarz od razu doczekał się screenów, które zostały przedrukowane i pojawiła się lawina komentarzy, artykułów i plotek na ten temat. Na reakcję nie trzeba było długo czekać, bo myślę, że też wiele osób jej oczekiwało w takiej sytuacji. W przypadku tak w sumie pośredniej, ale jednak bezpośredniej konfrontacji. Pan Wiktor powiedział: oczywiście wiem, kto to jest Beata Kawka, bo to jest moje środowisko, ale nie byliśmy nigdy szczególnie blisko. Znamy się po prostu, ale nie chciałbym tego komentować. Nie wiem, o co w tym chodzi. To jest zadziwiające i dość przykre, powiedział aktor w rozmowie z Super Expressem. Również jego żonę dziennikarze zapytali o to, czy zdecyduje się odnieść do tej wypowiedzi. Nie będę na takie tematy rozmawiać, nie będę polemizowała i się odnosiła. W ogóle mnie to nie interesuje i nie będę się w to mieszać, powiedziała plotkowi z kolei żona aktora. A we wcześniejszych artykułach małżeństwo przyznawało, że niezależnie od tego, co będzie się o nich mówić, tak jakby nieco proroczo, oni zamierzają być razem. Wiktor twierdzi, że to, co było przed ślubem, się nie liczy. On czci te 44 lata, od kiedy jesteśmy małżeństwem, a ja jednak upieram się, by celebrować 50 lat razem, bo przecież poznaliśmy się w szkole teatralnej i szybko zaczęliśmy ze sobą chodzić. Tak trwamy do dziś i myślę, że będziemy razem do końca i nikt nikogo nie rzuci, mówiła aktorka. A pan Wiktor w rozmowie z Vivą mówił: małżeństwo to nieustanne docieranie się. Nie jesteśmy przecież tacy sami, jak wtedy, kiedy się poznaliśmy. Co jakiś czas całkowicie się zmieniamy i wymaga to kompromisów. I to jest właśnie małżeństwo. Miłość, przyjaźń, akceptacja, zaufanie i bezbrzeżne zdumienie w oczach, co rano cementujące ten święty związek. Niczego nie żałuję. Byłem przekonany, że będziemy razem do grobowej deski. Później się zastanawiałem, czy na pewno zostaniemy ze sobą, bo przecież różnie bywało. Ale do dziś jesteśmy razem i być może będzie tak do końca. Mówił w 2022 roku we wspomnianej już Vivie. No i amen. Pozostaje liczyć, by tak było. Jeśli te doniesienia, bo prawda jest taka, że słowa mają wielką moc. Jeśli to prawda, to aktorka oczywiście miała prawo swoje zdanie na ten temat wypowiedzieć, ale tego nie wiemy, jak było faktycznie. W sumie nie powinno nas to interesować. Jest to wewnętrzna sprawa pary, o ile każdy wie, jak się sprawy mają, jeśli dla nikogo to nie jest zaskoczenie. A już, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie nam to oceniać. My możemy tylko pogratulować wspaniałego stażu i trzymać kciuki, by faktycznie było tak, jak sami aktorzy mówią, do grobowej deski. Czy trzymacie za to kciuki, czy jesteście fanami? Śledziliście karierę pana Wiktora, a także wróciliście po latach do pani Marii? Dajcie znać w komentarzu i pamiętajcie, że na temat pani Marii i jej siostry zrobiłam już odcinek, więc jeśli macie jeszcze trochę czasu, zachęcam do zobaczenia go. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia, buziaki, pa!